Już tyle razy widziałeś nakładkę z parametrami pracy poszczególnych komponentów komputera. U jednych była to tylko aktualna ilość klatek w grze, u innych wyświetlana była też temperatura karty graficznej czy procesora. Czasem jednak zobaczyć można było długi szereg skomplikowanych danych, które wprawnemu użytkownikowi mogą pomóc w diagnostyce komputera. W tym materiale pokażę Ci, gdzie i w jaki sposób skonfigurować program MSI Afterburner, aby ten prezentował takie oto dane. Aczkolwiek domyślam się, że większa część stałych widzów doskonale wie, czym program jest i potrafi z niego korzystać. Ale w ostatnich miesiącach kanał zasubskrybowała kilkadziesiąt tysięcy nowych, żądnych wiedzy użytkowników i pasjonatów komputerów, którzy takiej kompetencji mogą jeszcze nie posiadać. Jestem przekonany, że materiał ten pomoże im w zgłębieniu tej tematyki. Chociaż kto wie, pewnie i starzy wyjadacze dowiedzą się tutaj czegoś, o czym nie mieli zielonego pojęcia. Powiem, jak zawsze przymycie tutaj wiele dodatkowych informacji, których nie odnajdziecie nigdzie indziej. Z tej strony Paweł, a ty oglądasz kanał Tekmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jest to ogromny sklep specjalizujący się w kluczach do gier na PC, Xbox, PlayStation czy nawet Google Play. Zdobędziesz tu praktycznie wszystko. Od kart podarunkowych do Steama, po oprogramowanie, pokroju Office'a czy Windows'a. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe... Przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób. A z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przypłacać i już teraz odwiedź stronę. Zacznijmy od podstaw, czyli od tego, co Afterburner potrafi zrobić, bowiem mało kto zna jego wszystkie funkcjonalności. Powszechnie wiadomo, że pozwala na zmianę i dopasowanie takich ustawień jak taktowanie rdzenia GPU, pamięci VRAM i zmianę limitu mocy. Dzięki tym trzem podstawowym suwakom błyskawicznie możemy podkręcić układ w celu osiągnięcia wyższej liczby klatek w grach. Czyli sprawdzić, aby gra działała płynniej, bowiem ustawiając wszystko na maksimum, tak naprawdę możemy więcej pogorszyć niż polepszyć. What? Jednak bez obaw, w tej serii poradników poznasz wszelkie zależności, które pozwolą ci na prawidłowe diagnozowanie oraz poznanie słabych punktów komputera, co z kolei doprowadzi do jego lepszej optymalizacji. Opcja Curve Editor służy dostosowaniu zegarów do odpowiadającym im napięć. Tę funkcję omówiłem dogłębnie w materiale poświęconym Undervoltingowi, chętnych odsyłam właśnie do niego. MSI Afterburner pozwala również na zmianę prędkości obrotowej wentylatorów w stosunku do temperatury, przeprowadzenie benchmarku, wyliczenie średnich FPS i wiele, wiele innych. Na przykład, mało kto wie, że ten program pozwala na przechwycenie i zapis wideo, czy to z gry, czy z pulpitu. Jest to ciekawa opcja, jeśli nie chcecie instalować oddzielnego oprogramowania pokroju OBS. Klikając przycisk z literą K w okręgu, przejdziemy na stronę pozwalającą nam pobrać program o nazwie Combustor. Gdy ten będzie już zainstalowany, to ten sam przycisk pozwoli go szybko uruchomić. Kombastor jest rozbudowanym narzędziem służącym do sprawdzenia wydajności oraz stabilności układów graficznych. Jeśli chcesz przetestować używaną kartę lub nawet gamingowego laptopa przed jego zakupem, to ten program ci w tym pomoże. Obciążając w pełni układ graficzny, łatwo odkryjesz, gdzie znajduje się limit wydajności chłodzenia, czy pasta termoprzewodząca, aby nie nadaje się już do wymiany. Wybierając test generujący wyższą liczbę klatek, wybadasz, czy cewki karty, aby nadmiernie nie hałasują. W kompastorze przetestujesz też, czy pamięć wiram karty pracuje stabilnie albo czy nie przegrzewa się. Jest tu nawet opcja pełnego obciążenia dowolnej ilości wątków procesora. W tak potężnym narzędziu nie mogło zabraknąć też zautomatyzowanego skanera wyszukującego najwyższe możliwe, acz podkreślam, stabilne zegary dla poszczególnych zakresów napięć. Innymi słowy, włączasz skan, zostawiasz komputer na około 30 minut, po czym Afterburner samodzielnie przeniesie i zastosuje wyszukane najlepsze wartości na krzywo zegarów i napięć, tak więc jedno narzędzie mogące zastąpić cały tuzin pozostałych. Jednakże, ty chcesz uruchomić i wyświetlić nakładkę ekranową, która pozwoli na monitorowanie wszelkich parametrów komputera. I tak obiecuję, że tym zajmiemy się już za momencik. Lecz przed tym pokażę, skąd program pobrać, oraz omówię kilka naprawdę ważnych kwestii z nim związanych. Afterburnera należy pobrać z oficjalnej strony MSI i w żadnym razie nie szukajcie go po innych źródłach. Narzędzie to upatrzone zostało bowiem przez liczne grupy hakerów. W przeciągu ostatnich trzech miesięcy 2022 roku grup tych zidentyfikowano ponad 50. Przerobiona aplikacja wygląda tak samo. Robi to samo, ale przy tym przechwytuje hasło użytkownika czy kopie w tle kryptowalutę. Dlatego oficjalny link do aktualnej wersji programu zamieszczę w opisie tego filmu. Warto jeszcze dodać, że osoba, która rozwija program After mieszka w Rosji i ze względu na sankcje nałożone na tenże kraj, wszelkie aktualizacje stoją obecnie pod znakiem zapytania. Jeżeli coś się zmieni, to postaram się poinformować was o tym fakcie wątku. Na mojej stronie www.tekmaniahd.pl. Ale wracając do tematu instalacji, to zauważycie tu domyślnie uwzględniony komponent o nazwie Riva Tuner Statistics Server i nie, nie jest to żaden program, brzydko mówiąc zasyfiający komputer czy dodający jakieś lewe strony do waszej przeglądarki internetowej. To właśnie RTSS, tak naprawdę zajmuje się wyświetlaniem informacji na ekranie, a Afterburner podaje mu tylko metryki. Całe szczęście obydwa programy nie zajmują zbyt wiele przestrzeni dyskowej, dlatego proponowałbym pozostawić je w dowolnej lokalizacji na partycji C. Po uruchomieniu programu pokaże się nam takie oto okno. Najpierw upewnijmy się, czy wybrany jest odpowiedni procesor graficzny. W tym celu kliknij ikonkę zębatki i rozwiń pole wyboru. Wiele laptopów posiada dwa układy: pierwszy słabszy, podstawowy o niskiej mocy, oraz drugi, dedykowany. Już sporo większy i wydajniejszy, przeznaczony do cięższych zadań, chociażby grania. Tu będąc, odrobinę poniżej warto aktywować odblokowanie monitorowania napięcia. Po zastosowaniu ustawień, restarcie i powrocie do okna głównego warto dopowiedzieć kilka kwestii. Otóż może zdarzyć się tak, że pomimo odblokowania monitorowania napięcia, to wciąż nie będzie prawidłowo odczytywane. Faktem jest też, że no nie wszystkie funkcje będą dostępne u każdego. W laptopach chociażby nie zmienimy prędkości obrotowych wentylatorów na GPU, bo w końcu, no jak wiecie, laptopy nie mają wentylatorów dedykowanych dla samego procesora graficznego. Zresztą wielu układów graficznych, jednakowo w komputerach mobilnych czy desktopowych, nie pozwala też na podniesienie power limitu. Odpowiada on za ograniczenie maksymalnej ilości energii, którą układ może pobierać. Podbicie tej wartości może pozwolić na osiągnięcie wyższych zegarów, co z kolei zaowocuje wyższą wydajnością, lecz jednocześnie zwiększy temperatury. Zresztą, spójrz, jak to wygląda na tym przykładzie. Obciążony RTX 3070i w laptopie konsumuje 115W. Po podniesieniu limitu na 130% ten zaciąga już 150. Jest to sporo więcej ciepła do odprowadzenia, i dlatego nie każdy producent kart graficznych, a tym bardziej laptopów, udostępni nam taką możliwość, Powiem, sam układ chłodzenia może nie być na to gotowy. A jeżeli zastanawiacie się, czymże jest to czarne okienko prezentujące wykres z tak wielu czujników to już śpieszę z informacją, że te aktywujesz klikając ostatnią ikonę na pasku Afterburnera. Warto nadmienić też, że choć skórka ta wydaje się przejrzysta, to w program wbudowanych jest wiele innych. Aby je przejrzeć, wejdź do ustawień. Na końcu znajduje się karta interfejsu użytkownika, w której wybierzesz interesującą Cię skórkę. Wiele osób, w tym ja, korzystam najczęściej ze skórki Cyborg White, którą widzicie teraz na ekranie. Na wypadek, gdybyście oglądali moje kolejne poradniki, to warto wiedzieć, jak się na nią właśnie przełączyć. Pod wyborem skórki znajdują się dwa suwaki. Pierwszy służy do nadania przeźroczystości, drugi do powiększenia interfejsu, tak na wypadek, gdyby samo okno Afterburnera było za małe. Na przykład wtedy, gdy Twój ekran jest o wyższej rozdzielczości. Jeżeli skalowanie nie będzie działało prawidłowo, to na mojej stronie odnajdziesz poradnik z tym związany, link oczywiście w opisie. Na dole domyślnej skórki znajdują się jeszcze trzy przyciski. Jest nimi reset do ustawień domyślnych, tak gdybyśmy przestawili coś i do końca nie wiedzieli co. Środkowy ten z ikoną dyskietki pozwala nam na zapis aktualnych ustawień do dowolnego z pięciu dostępnych profili. Ostatni przycisk służy do zastosowania wprowadzonych zmian. Jest to bardzo istotne, bowiem dostosowując wszelkie ustawienia poprzez interfejs graficzny Afterburnera łatwo się zagalopować. Te wszystkie suwaki czy krzywe mogą omyłkowo powędrować nie tam, gdzie trzeba, i gdyby zmiany te były wprowadzane w czasie rzeczywistym, to no cóż, byłoby bardzo stresująco. W ten sposób na spokojnie dostosujesz wszelkie parametry, i dopiero gdy będziesz mieć już pewność, że chcesz zastosować wprowadzone ustawienia, to wtedy je akceptujesz tymże ostatnim przyciskiem. Z kolei, jeśli chcesz, aby przy uruchomieniu programu automatycznie wczytywany został któryś z zapisanych profili, to wystarczy kliknąć tę właśnie ikonę z logiem Windowsa. Jednakże sam program domyślnie nie uruchamia się wraz z systemem Windows. Jeżeli masz komputer desktopowy, to polecam ci tę funkcję aktywować. Odnajdziesz ją na pierwszej karcie ustawień. Tylko czemu polecam automatyczne włączenie Afterburnera jedynie użytkownikom komputerów desktopowych? Już wyjaśniam. Przetestowałem kilka różnych laptopów gamingowych i bez względu na model czy markę, pozostawienie Afterburnera w tle powodowało nadmierne zużycie energii. A co za tym idzie, sporo krótszy czas działania na baterii. Otóż nagminnie wybudza on dedykowany układ graficzny. Afterburner monitoruje przecież czujniki karty i żeby to robić, ta musi być aktywna. Ma to przecież sens. W moim przypadku dedykowany układ NVIDII włączał się średnio raz na 5 sekund na okres, też około 5 sekund. Chociaż czasami cykl ten potrafił trwać nawet dwukrotnie dłużej. Przy czym układ dedykowany w moim laptopie konsumuje mniej więcej 25 W energii. Jest to sporo, bowiem cały laptop bez takiego wybudzania, gdy afterburner jest zamknięty, średnio konsumuje 17 W. Tak, i to z włączonym ekranem. Tak więc z afterburnerem w tle z 17 pobór dochodzi już bliżej 40 W. Jeśli sporo grasz na laptopie i jest on ciągle podłączony do prądu, to nic nie stoi na przeszkodzie, bo nie ma to aż tak wielkiego znaczenia. Jednak odłączając komputer od źródła zasilania, pamiętaj, aby zamknąć program ręcznie. Te dwa kliknięcia mogą wydłużyć czas działania Twojego laptopa dwu lub nawet trzykrotnie. Dobrze, mamy zatem omówione już te najważniejsze podstawy. Przejdźmy więc w końcu do tematu monitorowania czujników i wyświetlania tych danych na ekranie komputera. Przechodzimy w takim razie do zakładki On-Screen Display. W pierwszym polu możemy nadać dowolny klawisz lub kombinację klawiszy służącą do włączenia i wyłączenia nakładki. W drugim oraz w trzecim polu jest w zasadzie to samo z tym, że rozdzielone. Tu już musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, który klawisz lub ich kombinacja nie będzie kolidowała z grami lub programami, których używacie najczęściej. Jedni preferują nawiasy kwadratowe, inni F12, a jeszcze kolejni połączenie Ctrl, Alt, Shift i czegoś tam jeszcze. Tak więc macie tutaj absolutną dowolność. Pamiętajcie tylko, że bardziej skomplikowana kombinacja wcale nie musi oznaczać, że będzie lepsza. Pod Altem i Kontrolem często w grach kucamy, strzelamy czy... No nie wiem, rzucamy granatami. Dlatego ja tutaj do włączenia nakładki wybiorę przycisk otwarcia nawiasu kwadratowego, a przycisk zamknięcia będzie nakładkę ukrywał. Następnie zatwierdź ustawienia wciskając przycisk OK, po czym uruchom nakładkę, wciskając nadane przez siebie klawisz lub ich kombinację. Jeszcze niczego nie zobaczysz na ekranie, ale tym sposobem nakładka będzie gotowa na przyjęcie danych do wyświetlania. Następny krok może nie jest obowiązkowy, ale na pewno pomoże mniej zaawansowanym użytkownikom. Otóż uruchom dowolną, ale nienachalną grę. Upewnij się, czy w opcjach graficznych sposób wyświetlania obrazu wybrany jest jako okno bez ramki. To sprawi, że łatwiej będziemy mogli przełączać się między aplikacjami. Teraz wciśnij kombinację klawiszy Alt i Tab, co pozwoli Ci powrócić do okna programu Afterburner. Otwórz ponownie ustawienia, lecz tym razem przejdź do zakładki Monitoring. Przeglądając listę dostępnych czujników, zauważysz, że nie wszystkie są aktywowane, a że lista ta u każdego z Was może wyglądać odrobinę inaczej, to warto się tu na moment zatrzymać. Co prawda, mamy tutaj opisy, lecz nazwy niektórych czujników nie są wcale takie oczywiste. Dlatego, aby dowiedzieć się, co jest od czego, to warto je wszystkie przejrzeć. Kliknij na pierwszy czujnik z góry, przewin listę do samego dołu i z przytrzymaniem klawisza Shift kliknij ostatnią pozycję. Gdy wszystko zostanie podświetlone na niebiesko, kliknij haczyk, zwany też ptaszkiem, znajdujący się po lewej stronie od nazwy. W ten sposób wszystkie czujniki zostaną aktywowane, właśnie, ale dalej niczego na ekranie nie widać. Otóż, aby przekazać dane z tych czujników do OSD, czyli do nakładki ekranowej, wybierz na przykład pierwszy czujnik i kliknij haczyk przy opcji podpisanej jako Show In On Screen Display. Teraz wystarczy wcisnąć przycisk Zastosuj i Proszę. Sukces! Przynajmniej tak to powinno wyglądać, jeśli wszystko wykonaliśmy prawidłowo. Dokładnie w ten sam sposób przejrzyj pozostałe czujniki. Jeżeli chcesz, możesz to zrobić pojedynczo, ewentualnie po kilka zaznaczając je z przyciskiem Ctrl, z Shiftem też się da wyznaczając zakres od do. Tak jak tutaj na laptopie aktywowałem też GPU1, które u mnie jest tym słabiutkim procesorem graficznym. Informacja o jego stanie jest mi raczej zbędna, więc wszystko to, co jest do niego przypisane podświetle i całkowicie wykluczę ze wszelkiego monitorowania, zdejmując tym razem ptaszek z lewej strony. Jeśli chodzi o ilość sensorów, to naprawdę słuchajcie, nie ma potrzeby na wielkie szaleństwa. Dane te nigdy nie powinny cię przytłaczać. Wyświetlasz je dla siebie w celach diagnostycznych i przynajmniej na początku najlepiej aktywować te, które sami rozumiemy. Obciążenie procesora, karty graficznej czy Temperatura są łatwe do zrozumienia. Z kolei dane dotyczące np. Na wysokości napięcia dostarczanego do procesora graficznego czy stopień wykorzystania szyny może tutaj bardziej przeszkadzać niż pomagać, zwłaszcza osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z diagnostyką komputerową. Dlatego ja bym tutaj radził, abyś zostawił podstawowe parametry. Na przykład, jeśli widzisz, że granie działa płynnie, to obserwując dane z tych kilku czynników, łatwiej będzie ci wychwycić, czy problemem nie jest przepełniona pamięć RAM, pamięć VRAM, czyli ta na karcie graficznej. A może winę za słabe działanie gry ponosi słaby, bo mocno obciążony procesor. Dość często przyczyną spowolnień są też zbyt wysokie temperatury. Wyświetlanie tych kilku podstawowych danych z czujników już może być dla nas ogromną pomocą w zdiagnozowaniu i wykluczeniu potencjalnego problemu. Jednakże temat dogłębnej analizy, polegającej na obserwacji aktualnych oraz zarejestrowanych danych z poszczególnych sensorów, zostawimy sobie na któryś z kolejnych odcinków. Oprócz tych kilku podstawowych czujników, aktywuj też wyświetlanie FPS oraz wykres przedstawiający czas pomiędzy kolejnymi klatkami, nazywany frame -timem. Co prawda, każdy z sensorów może być też zaprezentowany w postaci wykresu i całkiem fajnie to wygląda, ale ten sposób dostarczania informacji jest najkorzystniejszy w przypadku frame time. FPS mówi nam tylko o tym, ile klatek zostało wygenerowanych w ciągu sekundy, i oczywiście jest to bardzo istotna informacja, aczkolwiek nawet z wysokim FPS płynność może bardzo kuleć. Wydaje Ci się, że nie ma to sensu. W takim razie posłuchaj, bowiem jest to naprawdę bardzo ważne. Załóżmy, że masz 60 klatek na sekundę jednak, co w sytuacji, gdy to tylko w pierwszej połowie sekundy wygenerowanych zostało właśnie tych 60 klatek, a przez całą drugą połowę nie doszła ani jedna ramka obrazowa. Wtedy na pewno zobaczysz mikroprzycięcie lub tysiące takich podczas trwania sesji. Dlatego choć FPS będzie wskazywał wartość niby zadowalającą i nieważne czy mowa tu o 60, 120 czy nawet 500 klatkach na sekundę, to wtedy, gdy zaburzone zostanie dostarczanie nowych klatek, odbieramy to jako mikrostuttering który de facto zaburza wrażenie płynności, na którym nam przecież zależy najbardziej. Dlatego właśnie wraz z obserwacją FPS powinniśmy też monitorować wykres z parametrem o nazwie frame time. Dobrze jest wtedy, gdy czas dostarczania nowych klatek jest jak najbardziej zbliżony do siebie. Wzrosty na wykresie mówią nam o dłuższych czasach wygenerowania poszczególnych klatek, które będą odbierane właśnie jako mikroprzycięcia. Tu ponownie nie chcę wchodzić zbyt głęboko w diagnostykę, bowiem tym zajmiemy się w przyszłych odcinkach. Mogę jedynie zradzić, że przyczyna może leżeć w przepełnionej pęci RAM, WIRAM, aczkolwiek najczęstszym powodem jest niedomagający procesor. W takim wypadku Protipem jest nałożenie limitu klatek. W ustawieniach wielu gier odnajdziesz taką właśnie funkcję, lecz ta będzie ograniczała klatki tylko w tym konkretnym tytule. Jeśli chcesz ustawić limit dla każdej z gier, to możesz to zrobić przy pomocy panelu sterowania Nvidia w zakładce zarządzania ustawieniami 3D. Aczkolwiek możesz, nie oznacza, że powinieneś, bowiem RTSS również ma funkcję ograniczenia FPS i to właśnie. Tej opcji powinieneś używać. I teraz naprawdę skup się uważnie, bo jest to kolejny ProTip wart milion dolarów, który mało kto Ci zdradzi. Spójrz, jak wygląda frame time po lewej z zablokowanym FPS z panelu NVIDII i po prawej, który został ustalony właśnie w RTSS. Zarówno FPS, jak i czas dostarczania nowych klatek znacząco się różni, a niby jest to ta sama opcja, im równiejszy, bardziej płaski wykres FrameRate i frame time, tym lepiej. Dodajmy do tego jeszcze opcję natywną z odblokowaną ilością klatek. FPS może jest wyższy, ale co z tego? Ilość FPS nie ma tak wielkiego znaczenia i jeśli odstępy pomiędzy kolejnymi klatkami są nierówne, to zaburzona zostaje realna płynność. No dobrze, ale jak włączyć sam wykres? W zakładce monitoringu odszukaj pozycję Frame Time i wybierz Graph. Z kolei, jeśli domyślne nazwy czujników do ciebie coś nie za bardzo trafiają, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadać im własne nazwy. Polskie znaki nie są tu obsługiwane, więc miejcie to na uwadze. Sama nazwa to nie wszystko. Klikając ten przycisk, otwieramy okno layoutu, dzięki któremu można całkiem ładnie spersonalizować nakładkę. Jednak już przygotowuję materiał, który pozwoli ci na bezpośrednie pobranie mojego presetu. Wrzucenie pliku przygotowanej nakładki zaoszczędzi ci kilka godzin pracy. Materiał już wkrótce, i aby go nie przegapić, pamiętaj o subskrypcji z dzwoneczkiem. Może się zdarzyć czasem tak, że nakładka nie będzie wyświetlana nad interesującą cię grą. W tym celu otwórz RTSS i kliknij zielony przycisk z napisem ADD. Tutaj odszukaj plik exa i dodaj go do listy. Pamiętaj, aby zmienić poziom detekcji aplikacji na wyższy niż NON. I skoro już tutaj jesteśmy, to zwróć uwagę, że w dolnej części możesz wybrać róg ekranu, do którego nakładka miałaby być przyklejona, lub nawet chwyć ją i umieść w dowolnym dla siebie miejscu. Strzałki na dole pomogą w precyzyjnym dopasowaniu, a jeśli posiadasz ekran 4K, to na pewno docenisz suwak umożliwiający zmianę wielkości. Tak więc kwestie diagnostyki, a także te związane z wyświetlaniem dodatkowych czujników, w nakładce omówimy sobie w kolejnych materiałach. Też czasem będą się pojawiały na stronie www.tekmaniahd.pl i odnajdziesz je w zakładce komputery diagnostyka. Nauczę tam Was jak dodać do nakładki parametry, których normalnie brakuje w Afterburnerze. Może to być napięcie na rdzeń GPU i to nawet jeśli Afterburner go nie odczytuje. Możemy dodać tu informacje związane ze stanem baterii, ładowaniem, szybkością odczytu czy zapisu danych na dysku, a nawet jego temperaturę. Z czasem nauczę Was też, jak należy prawidłowo i profesjonalnie dokonywać pomiarów klatek oraz jak powinniśmy analizować pozyskane dane w celu lepszej optymalizacji Twojego komputera. Wszystko, co musisz wiedzieć, będzie na mojej stronie.